Dobiega końca budowa wyspy dla ptaków na jeziorze Goczałkowickim. 3 grudnia w konstrukcji wyspy umieszczono kapsułę czasu z przesłaniem dla potomnych. Co w niej znajdą za 100 lat? Tego dowiedzą się Państwo z naszego materiału. Jezioro Goczałkowickie to jedno z niewielu miejsc na mapie województwa śląskiego, które jest siedliskiem wielu gatunków rzadkich zwierząt. Pomysł stworzenia ptasiej wyspy wynikł z obserwacji problemu. Każdego roku na terenie zbiornika powstawała niewielka wysepka, na której osiedlały się ptaki i składały tam jaja. Kiedy jednak podnosił się stan wody w jeziorze, jaja były zalewane. To obiekt taki niespotykany, pierwszy na terenie jeziora Goczałkowickiego i chyba na terenie województwa śląskiego, jeżeli nie pierwszy w całym naszym kraju, bo to taka bardzo ciekawa, ważna, ale nowa inicjatywa, która ma na celu zabezpieczenie takich bezpiecznych siedlisk dla ptaków na terenie ich naturalnych rejonów. Ja sama, jako radna Sejmiku Województwa Śląskiego, mieszkanka Województwa Śląskiego, często tutaj bywam, spaceruję. Jestem bardzo, bardzo dumna, że właśnie na naszym jeziorze Goczałkowickim mogła powstać taka i być zrealizowana taka inicjatywa jak Ptasia Wyspa. Pasjonaci, ornitolodzy i kilka instytucji postanowiło pomóc przyrodzie, tak bym to powiedziała, ponieważ Ptasia Wyspa jest wyspą dedykowaną ptakom pod ochroną, jest to rybitwa rzeczna. Ta wyspa została wybudowana w ramach projektu Ochrona Ptaków Wodno-Błotnych w Dolinie Górnej Wisły, Wistula Life, którego głównym beneficjentem jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach właśnie, a beneficjentami współtowarzyszącymi jest Górnośląskie Koło Ornitologiczne, jest to też Towarzystwo na Rzecz Ziemi oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. Środki na wybudowanie wyspy zabezpieczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach w całości finansował tą właśnie wyspę na jeziorze Goczałkowickim. To koszt 1 200 000 złotych, które przeznaczyliśmy na ten cel. Ale to pokazuje też szerzej zakres naszego działania, że nie tylko niska emisja, nie tylko smog, nie tylko inwestycje w kanalizację, w oczyszczalnię ścieków, ale to także ochrona przyrody, ochrona bioróżnorodności, ochrona zagrożonych gatunków. To są też te działania, w które się angażujemy, które są naszymi priorytetami. I ta wyspa pokazuje, że także je realizujemy, także przeznaczamy na to środki, aby zachować te zagrożone gatunki. Dziś budowa wyspy jest już na ukończeniu, w związku z czym jej pomysłodawcy i wykonawcy postanowili wykorzystać ostatnie prace budowlane do umieszczenia w konstrukcji wyspy kapsuły czasu. Kapsuła czasu jest takim elementem, który jest zakopywany czy składany w miejscach, w obiektach, które są przebudowywane, budowane, takie jak strychy kościołów. Tutaj również zdecydowaliśmy się na umieszczenie kapsuły czasu. No przede wszystkim ze strony RDOŚ Katowice jest tam list dla ludzi z przyszłości, mówiący o tym, że dbamy o środowisko, dbamy o ptaki i chcemy, żeby ta dbałość była realizowana przez kolejne pokolenia. Obok listu umieściliśmy również gadżety, które zostały wytworzone w ramach tego projektu. Materiały informacyjne, foldery i albumy. Pan marszałek Chełstowski skierował list dla naszych przyszłych pokoleń. Mam nadzieję, że za 100 lat, jak zostanie otwarta kapsuła czasu, to ci, którzy ją będą otwierali, wrócą pamięcią wstecz do tych czasów, w których my dzisiaj żyjemy. Opisaliśmy tam ten trudny czas, z którym nam się przyszło dzisiaj borykać, ale opisaliśmy również dobre doświadczenia. Do kapsuły czasu został włożony piękny album, który upamiętnia setną rocznicę odzyskania niepodległości i setną rocznicę powstań śląskich. Została przepiękna filiżanka porcelanowa włożona z naszej bogucickiej fabryki porcelany. Maseczki, które niestety musimy nosić i stały się już jakby nieodłączną częścią naszej codziennej garderoby, i jeszcze inne takie drobne przedmioty, które związane są z województwem śląskim.
przekazaliśmy do kapsuły tak naprawdę to, czym się zajmujemy. Chcemy, aby po tych latach, kiedy ta kapsuła będzie zakopana, można było zobaczyć, co Wojewódzki Fundusz realizował w roku 2020, jakie działania prowadziliśmy, także i dokumenty dotyczące tego, czym się zajmujemy, i też efekty naszych prac w postaci zdjęć. Odkrycie za 100 lat tej kapsuły może być więc niezwykle interesującym znaleziskiem. Do tego czasu jednak Katowicki Fundusz nie zwalnia tempa i poza sztandarowymi działaniami, jak te na rzecz poprawy jakości powietrza, będzie działał także w zakresie ochrony zwierząt. Cały czas w naszej liście priorytetów znajduje się ochrona zagrożonych gatunków. Realizujemy różne działania, nie tylko inwestycyjne, ale także pozainwestycyjne, które mają na celu ochronę gatunków. Także te działania cały czas realizujemy. A informacji o bieżących działaniach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach mogą Państwo szukać na stronie internetowej Katowickiego Funduszu.